Babskie poniedziałki w Mościckim kinie Millennium na stałe zagościły w repertuarze. Przed każdym seansem organizatorzy przygotowują kącik dla kobiet, a my sprawdziliśmy, kto gościł w kinie w grudniowy poniedziałek. Wykonuję oto piękną biżuterię, naszyjniki zainspirowane Brazylią, można powiedzieć, i Ameryką Południową, bo tak się zainspirowałam w sumie, można powiedzieć, kolorami, że no właśnie zaczęłam tworzyć takie naszyjniki. Bardzo fajny pomysł, żeby się kobiety mogły jakoś tak zjednoczyć, spotkać wspólnie, wyrwać z domu i po prostu przeżyć jakiś taki fajny, ciekawy wieczór, coś zobaczyć nowego i przy okazji film i komedia. To widziałam się przez znajomą, która właśnie wystawiała się miesiąc temu z mydełkami i właśnie mi poleciła, że bardzo fajne jest spotkanie babskie, więc no dlatego tutaj jestem. Kobiety lubią rozmawiać i że są raczej gaduły wszystkie, tylko po prostu trzeba zagadać i rzeczywiście nawiązać jakiś kontakt, ale to nie ma problemu żadnego. Kobiety mają ten instynkt, więc nie ma problemu naprawdę. Dowiedzieliśmy się także, kto jest pomysłodawcą kalendarza Kobiety z Tarnowa. Chciałam zrobić coś fajnego, innego i żeby znalazły się kobiety w każdym wieku, w każdej wadze, o każdym kształcie, może tak lepiej. Ponieważ myślę, że Tarnów jest pełen kobiet z pasją i chciałam te kobiety właśnie pokazać w Tarnowie. 1 stycznia to jest Małgorzata Januś, która się sama zgłosiła do projektu, bo część kobiet sama się zgłaszała, a część ja wybierałam. Luty to jest pani nasza radna Małgorzata Mękal. Później, to już nie pamiętam, ale jest jeszcze Ania Dara z Złego Ciacha, z pracowni. Jest wizażystka i nie wizażystka. Dorota Połeć z teatru, ona jest charakteryzatorką, nie wizażystką. Kto jeszcze? Aneta Rataj, która jest właścicielem zakładu fryzjerskiego. Moja przyjaciółka, to był jej prezent na 30 urodziny, sesja zdjęciowa, którą bardzo chciała mieć. A jest jeszcze dziewczyna, która 20 kg straciła do tej sesji, przez 8 miesięcy walczyła, chciała zrezygnować w ogóle, ale ja jej nie pozwoliłam i dotarłyśmy do szczęśliwego końca i sesji zdjęciowej, z której jestem chyba najbardziej dumna. A fanpage to jest taki już uboczny skutek kalendarza. Najpierw był pomysł kalendarza, a później chciałam zaprosić do współpracy różne osoby. Więc pomyślałam właśnie o fanpage'u, że dam informację taką krótką, że potrzebuję fotografów, makijażystów, stylistów, którzy by chcieli współpracować przy projekcie. No i takie osoby się odezwały. Dodajmy, że to ostatnie ze spotkań w tym roku. Na kolejne zapraszamy już 12 stycznia.